W 2016 roku poproszona byłam o wykonanie ekspertyzy stanu zachowania obrazu i przez to, że specjalizuję się w konserwacji malarstwa na podłożu metalowym, tak też ten temat i ten wątek trafił do mnie. Prace konserwatorskie obejmowały nie tylko działanie przy obiekcie i na obiekcie, ale tak samo prowadzone były badania laboratoryjne. Miały one na celu określić, zadatować, kiedy obraz powstał, jakie były wtórne przemalowania i te prace wykonano na Akademii Sztuk Pięknych, na wydziale w laboratorium. Te prace wykonywała pani dr Maria Rogusz. Nie było wątpliwości w autentyczność tego dzieła, w autentyczność powstania, to, że Matka Boska, ten obraz przedstawiający Matkę Boską z Rajczy jest tym obrazem podarowanym przez króla Jana Kazimierza w XVII wieku. Zawsze wykonuje się takie badania dla sprawdzenia i stwierdzenia technologii i budowy obiektu. I tutaj pobrano próbki nie tylko pigmentów, ale też i spoiwa. Sprawdzono, na jakim podłożu wykonywany był ten obraz. Okazało się, że obraz jest malowany na blasze miedzianej. Jest to blacha miedziana kuta. Można powiedzieć, że stosunkowo gruba, dlatego że miała od 12 mm do 18 mm grubości. Zbadane były pigmenty. Pigmenty uściśliły czas powstania. Obraz na pewno był przemalowany. I tutaj badania nam pokazały, że pierwsze przemalowanie miało miejsce w XVIII wieku. Po odsłonięciu takiego pigmentu błękitu pruskiego wiadomo było, że on jest wtórny. Na pewno suknia Matki Bożej została przemalowana w późniejszym czasie. W późniejszym czasie domalowane były gwiazdki, kwiatki na sukni, na tunice Jezusa, ponieważ używano aluminium w proszku. I tak te badania potrafiły nam wykluczyć wtórne rzeczy, które należało usunąć i zostawić oryginalną warstwę. Odbyły się też dwie komisje konserwatorskie. Przedstawiałam zakres poszczególnych etapów. Etap usunięcia i odsłonięcia oryginału i wtedy widzieliśmy właśnie cały zasięg wizerunku Matki Bożej nieprzemalowany. Jeżeli chodzi o to spojrzenie, o karnację, o twarze, o rysy twarzy, wszystko zostało zachowane oryginalnie. Tu szczególne znaczenie i szczególnej urody jest korona władysławowska, którą historycy sztuki na tym obrazie określają jako jedynie dobrze zachowana, wiernie odtwarzająca wszelkie szczegóły klejnotów na tej koronie władysławowskiej. Ona również nie została zmieniona, nie została przemalowana. O ten obraz na pewno dbano i jedynie, co uległo tutaj dużemu zniszczeniu, to tło, które od strony konserwatorskiej jest w dosyć prosty sposób, można go odtworzyć, właśnie posługując się badaniami laboratoryjnymi. I tak tutaj przy tym obrazie tak to zrobiliśmy.